W tym odcinku powiem Państwu, co zrobić, żeby zapanować nad dną moczanową. Przy okazji też wyjaśnię, czy dieta niskopurunowa jest rzeczywiście niezbędna, aby poprawić zdrowie w przebiegu wspomnianej choroby. Aby można było skutecznie sobie pomóc w przypadku dny moczanowej, należy wiedzieć, w jaki sposób powstaje ta choroba. I tu w dużym skrócie powiem, że dna moczanowa rozwija się na skutek odkładania się nadmiaru kwasu moczowego w postaci kryształków w naszych stawach. W wyniku ich gromadzenia się dochodzi do powstania złogów kwasu moczowego, które wywołują stan zapalny w obrębie stawów. Z kolei przewlekłe zapalenie skutkuje uszkodzeniem stawów i pojawieniem się wyjątkowo uciążliwych objawów. Przy czym zaznaczę, że dolegliwości towarzyszące dniem moczanowej nie są obecne przez cały czas, a pojawiają się okresowo. To jak często wystąpią, zależy od naszego stylu życia czyli w uproszczeniu można powiedzieć, że dna moczanowa to choroba zapalna stawów, związana z odkładaniem się nadmiaru kwasu moczowego w stawach. Pojawienie się objawów określamy mianem ataku dny moczanowej. Mam tu na myśli przede wszystkim nagły i bardzo silny ból jednego ze stawów. Zazwyczaj jest to staw śródstopnopaliczkowy pierwszego palca stopy. Wówczas mówimy o tak tzw. podagrze, Niemniej problem, o którym mowa, może dotknąć wielu innych stawów, w tym np. stawów kolanowych lub skokowych. Wspomnianemu bólowi towarzyszy szereg dodatkowych objawów, a mianowicie dochodzi do pojawienia się zaczerwienienia i uczucia gorąca w obrębie zajętego stawu. Ponadto osoby, u których pojawił się atak dny moczanowej, zgłaszają również zwiększoną wrażliwość na dotyk, obrzęki, podwyższoną temperaturę ciała, a także niekiedy dreszcze. Dodatkowo skóra niejednokrotnie staje się napięta i błyszcząca, ma ona również pewną tendencję do łuszczenia się. Wspomniane ataki dny moczanowej zazwyczaj trwa kilka dni, po czym samoistnie znika. Zazwyczaj ma miejsce w nocy lub wczesnym rankiem. Po przebytym ataku dny choroba wchodzi w fazę remisji, podczas której wszystkie objawy ustępują, niestety do czasu i tak jak powiedziałem, to właśnie od nas samych wiele zależy, jak często będzie dochodziło do pojawienia się uporczywych dolegliwości. Jeśli nie podejmiemy żadnych praktyk mających na celu poprawę zdrowia, wówczas ataki dny moczanowej niestety będą pojawiały się coraz częściej i będą one przybierały na sile. Poza wspomnianymi objawami należy też wiedzieć, że nieleczona dna moczanowa skutkuje niekiedy nawet nieodwracalnymi uszkodzeniami i deformacjami stawów, które zwykle uwidaczniają się w postaci wyczuwalnych guzków, które nazywamy guzkami dnawymi. Mało tego, jeśli nie podejmiemy żadnych stosownych kroków, wówczas może pojawić się szereg jeszcze innych komplikacji zdrowotnych. Dla przykładu, w jednej z publikacji autorzy dowiedli, że osoby z nieuregulowaną dną moczonową mają ponad dwu-trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek. Poza tym u części pacjentów rozwija się też kamica nerkowa. Z kolei uszkodzenie nerek sprzyja wystąpieniu nadciśnienia tętniczego. Poza tym, przedłużający się wysoki poziom kwasu moczowego prowadzi do rozwoju innych chorób sercowo-naczyniowych, w tym udarów mózgu, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca. Wynika to m.in. z tego, że nadmiar kwasu moczowego nasila zwapnienie naczyń krwionośnych, zaburza przepływ krwi w sercu, a także upośledza produkcję tlenku azotu, który korzystnie rozszerza tętnicę. Dotarłem też do wyników badań, które potwierdziły, że osoby z dną moczanową częściej zmagają się również z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, w tym zakrzepicą żył głębokich, o której niedawno nagrywałem osobny odcinek. Mowa tu o ryzyku wyższym o 30 do 40%. Warto też zauważyć, że u osób z dną moczanową częściej niż w przypadku osób zdrowych rozwija się cukrzyca typu drugiego. Najnowsze opracowanie naukowe z 2023 roku dowiodło, że choroba ta pojawia się średnio u co piątej osoby z dną moczanową. Jest to spowodowane np. tym, że na skutek nadmiaru kwasu moczowego komórki naszego ciała przestają być wrażliwe na działanie insuliny. Mówiąc wprost, zbyt wysoka ilość kwasu moczowego prowadzi do insulinooporności, która tworzy podłoże właśnie dla rozwoju cukrzycy. Co ciekawe, eksperci wskazują też, że w przebiegu dny moczanowej dochodzi nawet do zwiększenia zachorowalności na zaćmę i to aż o 53%. Jak zatem Państwo widzą, dna moczanowa i związany z nią podwyższony poziom kwasu moczowego to nie tylko zmartwienie z uwagi na ostry ból stawów, ale również z powodu wielu innych komplikacji zdrowotnych. Dlatego tym bardziej warto zainteresować się wskazówkami, które pomogą zapanować nad tą chorobą. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych zaleceń, to od razu wspomnę, że celem modyfikacji stylu życia jest obniżenie stężenia kwasu moczowego we krwi, czyli z jednej strony niedopuszczenie aby doszło do jego wzrostu, a z drugiej strony sprawienie, żeby nastąpiła jego redukcja. Ogólnie powinniśmy dążyć do tego, aby stężenie kwasu moczowego we krwi nie przekraczało 6 mg na decylitr, a optymalnie jest, aby uzyskać poziom poniżej 5 mg. W mojej ocenie jedną z głównych przyczyn rozwoju dny na którą mamy wpływ, jest spożycie wysokich ilości węglowodanów zawierających fruktozę. Mam tu na myśli nie tylko samą fruktozę, ale również zwykły cukier stołowy, czyli sacharozę, która w składzie zawiera właśnie fruktozę. Jak dowodzi jedno z opracowań naukowych, dostarczanie dużych ilości fruktozy zwiększa ryzyko pojawienia się dny nawet trzykrotnie. Wynika to z faktu, że fruktoza znacząco nasila produkcję kwasu moczowego w naszym organizmie. Wobec tych informacji, dla osiągnięcia prawidłowego stężenia kwasu moczowego, kluczowe jest ograniczenie sięgania po produkty zawierające cukier. Mam tu na myśli przede wszystkim produkty, tak jak napoje słodzone, soki owocowe, napoje energetyczne, słodycze, wyroby cukiernicze, jogurty smakowe, desery i czekolady mleczne, lody, batoniki zbożowe, kakao rozpuszczalne instant, suszone owoce czy niskiej jakości keczupy. Poza tym oczywiście dobrą praktyką jest, aby zrezygnować z dosładzania herbaty. Od razu też zaznaczę, że pomimo obecności fruktozy nie ma konieczności rezygnowania ze świeżych owoców. Eksperci potwierdzili, że włączenie ich do diety nie powoduje wzrostu poziomu kwasu moczowego i nie sprzyja pojawieniu się dny moczanowej. Wynika to prawdopodobnie z tego, że owoce zawierają jednocześnie szereg składników prozdrowotnych, które obniżają kwas moczowy. Niemniej, tak jak powiedziałem, w przypadku dny moczanowej soki owocowe nie są mile widziane. Jeśli komuś z Państwa trudno jest ograniczyć dosładzanie potraw, w tym np. herbaty, to zamiast cukru można sięgnąć po naturalne słodziki. Tu jednak podkreślam, że w przypadku dny moczonowej najlepiej sprawdzi się stewia. W literaturze naukowej znajdziemy szereg prac, które potwierdzają, że stevia sprzyja usuwaniu kwasu moczowego z naszego organizmu. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że niezbyt dobrą alternatywą dla cukru wydaje się być ksylitol. A mianowicie dotarłem do kilku publikacji, w których ich autorzy piszą, że spożywanie tego słodzika może powodować wzrost poziomu kwasu moczowego, choć zagadnienie to wymaga jeszcze dalszych badań. Drugim kluczowym elementem modyfikacji stylu życia osób zmagających się z dną moczanową jest znaczne ograniczenie spożywania alkoholu. Literatura fachowa jednoznacznie dowodzi, że nadużywanie alkoholu dwukrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się dny moczanowej. Nawet stosunkowo rzadkie sięganie po alkohol sprzyja wspomnianej chorobie. W przypadku zaś osób, które już zmagają się ze wspomnianym problemem, sięganie po alkohol zaostrza przebieg dny moczanowej. To, o czym mówię, wynika z tego, że alkohol nie tylko zwiększa produkcję kwasu moczowego, ale również zmniejsza jego wydalanie z organizmu. Tu od razu też dodam, że każdy rodzaj napoju alkoholowego jest szkodliwy, przy czym według ekspertów najgorszym rozwiązaniem jest piwo, zaś czerwone wino wykazuje najmniej negatywny efekt. W przypadku osób z nadwagą lub otyłością bardzo ważne jest zaś zrzucenie nadmiarowych kilogramów. Badacze podkreślają, że utrzymanie prawidłowej masy ciała jest niezbędne w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej. Jest to spowodowane tym, że redukcja masy ciała pomaga w osiągnięciu docelowego poziomu kwasu moczowego we krwi. Przeprowadzone badania dowodzą wprost, że redukcja masy ciała prowadzi do korzystnego zmniejszenia poziomu kwasu moczowego. Jeśli interesują Państwa wskazówki, których regularne praktykowanie pomaga skutecznie schudnąć, to na moim kanale znajduje się szereg filmów o tej tematyce. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy wpisać w wyszukiwarce dr Bartek Odchudzanie. Aby zapanować nad dyną moczanową, dobrze jest też uregulować ciśnienie tętnicze. Na podstawie badań naukowcy dowiedli, że osoby z nadciśnieniem tętniczym są dwa razy bardziej narażone na rozwój dyny moczanowej niż osoby z prawidłowym ciśnieniem krwi. Wynika to m.in. z tego, że w przebiegu nadciśnienia tętniczego dochodzi do zaburzenia pracy nerek, czego efektem jest zmniejszone wydalanie kwasu moczowego wraz z moczem. Dlatego też, jeśli zmagają się Państwo z dną moczonową i jednocześnie mają podwyższone ciśnienie krwi, to bardzo ważne jest, aby doprowadzić do jego obniżenia. Również i o tym, jak skutecznie zredukować ciśnienie tętnicze, przygotowałem kiedyś dwa materiały. Pierwszy z nich opublikowałem 10 maja 2021 roku, zaś drugi z nich pojawił się 22 stycznia tego roku. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy, takie jak ten, są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w piegułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl. kośnik-dziennik. W celu uregulowania stężenia kwasu moczowego we krwi warto też zadbać o odpowiednie wysycenie ciała witaminą D. Eksperci przeanalizowali 7 dobrej jakości badań naukowych i odnotowali, że osoby z niskim poziomem witaminy D częściej zmagają się z podwyższonym kwasem moczowym. O ile te obserwacje nie potwierdzają związku przyczynowo-skutkowego, to dysponujemy też badaniami, które dowodzą, że suplementacja witaminą D prowadzi do redukcji stężenia kwasu moczowego we krwi. W jednym z takich doświadczeń okazało się, że stosowanie witaminy D spowodowało obniżenie kwasu moczowego o 0,6 mg na decylitr z 7,4 do 6,8 mg. Niemniej nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Badacze sugerują, że być może witamina D wpływa na aktywność genów odpowiedzialnych za regulowanie poziomu kwasu moczowego w naszym organizmie. Zgodnie z tymi informacjami, suplementację witaminą D można potraktować jako jeden ze sposobów na kontrolowanie dny moczanowej. Optymalnie jest uzyskać stężenie witaminy D we krwi na poziomie około 50-80 ng na mililitr. Jeśli mowa o witaminach, to warto wspomnieć też o witaminie C a to dlatego, że jest to składnik pomagający usunąć nadmiar kwasu moczowego. W badaniu z 2022 roku jego autorzy zauważyli, że dostarczanie wysokich ilości witaminy C zmniejsza ryzyko pojawienia się dny moczanowej o 12%. Z kolei w starszej pracy, bo z 2005 roku możemy przeczytać, że stosowanie witaminy C w ilości 500 mg dziennie przez 2 miesiące doprowadziło do redukcji stężenia kwasu moczowego nawet aż o 1 mg na decylitr, co oznacza bardzo zadowalający wynik. W ramach zapobiegania dnie warto zadbać o to, aby w naszej diecie znalazło się dużo produktów bogatych w witaminę C, takich jak papryka, brokuły, brukselka, kalafior, jarmuż, natka pietruszki, porzeczki, kiwi, cytrusy i truskawki. Jeśli zaś mają Państwo podwyższony poziom kwasu moczowego powyżej 6 mg na decylitr i zmagają się z dną moczanową, to warto rozważyć włączenie preparatów z witaminą C w dawce 500 mg na dobę. Spośród pojedynczych składników można zainteresować się również kwercetyną, czyli składnikiem z grupy polifenoli, który wykazuje silne działanie przeciwutleniające. Naukowcy z Wielkiej Brytanii odnotowali, że podawanie kwercetyny w ilości 500 mg dziennie przez 4 tygodnie skutkowało obniżeniem poziomu kwasu moczowego o 0,5 mg na decylitr, co jest jak najbardziej dobrym rezultatem. Takie działanie wynika prawdopodobnie z tego, że kwercetyna hamuje aktywność enzymu o nazwie oksydoreduktazaksantynowa, który odpowiada za produkcję kwasu moczowego. Zamiast preparatów z kwercetyną można też oczywiście włączyć do diety produkty będące źródłem tego składnika. Najlepszym z nich jest czerwona cebula. Stosunkowo dużo kwercetyny zawierają też jabłka ze skórką, niedosładzana żurawina, jarmuż, brokuły, szparagi, szpinak i kapary. Dość błahą sprawą, a która realnie może przynieść korzyści zdrowotne osobom z dyną moczanową, jest zadbanie o właściwe nawodnienie. A to dlatego, ponieważ w przypadku odwodnienia dochodzi do kumulowania się kwasu moczowego we krwi. Co więcej, w pracach naukowych eksperci wskazują, że odpowiednie spożycie wody i innych napojów zmniejsza ryzyko nawracających ataków dny moczanowej. Optymalna ilość to 2-2,5 litra płynów dziennie. Zdaję sobie sprawę, że jest to dużo, niemniej uważam, że jeśli może to pomóc osobom z dyną moczanową, to warto pochylić się nad tą wskazówką. Od razu też powiem jako ciekawostkę, że intensywne pocenie się spowodowane wysiłkiem fizycznym skutkuje mniejszym wydalaniem kwasu moczowego z moczem i prowadzi do jego gromadzenia się we krwi. Dlatego też jeśli wykonują Państwo ćwiczenia, które powodują obfite pocenie się, to tym bardziej należy zadbać o dostarczanie dużych ilości płynów. Jeśli już mowa o nawodnieniu, to od razu polecam przede wszystkim zrobienie sobie lemoniady. Przeprowadzone badania pokazały, że regularne spożywanie lemoniady w ilości 1 do 3 szklanek dziennie obniża stężenie kwasu moczowego nawet aż o 1,3 mg na decylitr. Jeśli chodzi o proporcje składników użyte w badaniu, to były to 2 litry wody połączone z sokiem wyciśniętym z dwóch cytryn. Autorzy badań w podsumowaniu swojej pracy napisali wprost, że woda cytrynowa może być użytecznym środkiem wspomagającym leczenie pacjentów z dną moczanową. Spośród innych napojów na uwagę zasługuje też 100% sok z cierpkiej wiśni. W jednym z doświadczeń badacze zauważyli, że stosowanie go przez 4 tygodnie w ilości jedna szklanka dziennie spowodowało redukcję kwasu moczowego aż o 19%. Wobec tego jeśli zmagają się państwo z wysokim poziomem kwasu moczowego i dyną moczanową, to można rozważyć sięgnięcie pocierpki sok wiśniowy, choć dla rzetelności materiału muszę podkreślić, że nie wszystkie badania potwierdzają taki efekt prozdrowotny. W przypadku dyny moczanowej przydatny może okazać się też napar spodagrycznika. Jest to roślina zielarska, której przypisuje się działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne i wspomagające usuwanie kwasu moczowego z organizmu. W celu przygotowania naparu należy zalać jedną łyżkę ziela jedną szklanką w rządku. Całość odstawia się pod przykryciem na 15 minut, po czym przecedza i spożywa w ilości jedna szklanka trzy razy dziennie. Taką kurację pod agrycznikiem warto kontynuować przez około 4 do 6 tygodni, po czym dobrze zrobić sobie przerwę. Przy czym zaznaczę, że z uwagi na brak informacji co do bezpieczeństwa stosowania go przez kobiety ciężarne i karmiące piersią nie zalecam jego spożywania przez te osoby. Jak się okazuje, w walce z dną moczanową korzyści przynosi też roślina lecznicza o nazwie migdałecznik Belerika, w skrócie nazywany Baro. Przeprowadzone badania dowodzą, że stosowanie go w ilości 500 mg dwa razy dziennie spowodowało redukcję poziomu kwasu moczowego aż o 1,3 mg z 8,1 do 6,8, co oznacza bardzo dobry wynik. Tu dodam, że w sprzedaży niekiedy znajdziemy ekstrakty z Baro. Choć najczęściej składnik ten jest obecny w preparatach o nazwie Trifala, czyli wchodzi on w skład zdobywającej w ostatnim czasie popularność mieszanki ajurwedyjskiej. W każdym razie zamiast sięgać pogotowy ekstrakt, możemy też nabyć w sklepach zielarskich ziele tej rośliny i przygotować sobie z niego odwar. Aby go sporządzić należy zalać dwie łyżeczki ziela baro jedną szklanką wody, a następnie całość doprowadzić do wrzenia i gotować przez 15 minut. Po tym czasie odwar odstawiamy na pół godziny pod przykryciem, po czym przecedzamy i stosujemy w ilości jedna szklanka dziennie, najlepiej podzielona na dwie porcje w trakcie dnia. W redukcji poziomu kwasu moczowego korzyści może przynieść też regularne sięganie pomigdały. Naukowcy wykazali, że wystarczyło spożywać 10 g migdałów dziennie, czyli w przybliżeniu jedną łyżkę przez 3 miesiące, aby nastąpiło obniżenie stężenia kwasu moczowego aż o 18%, co było równoznaczne redukcji o średnio około 1 mg na decylitr. Stąd włączenie migdałów do diety można potraktować jako wsparcie leczenia dny moczanowej. Spośród preparatów, które mogą być przydatne dla osób z dną moczanową, znajduje się również cytrynian potasu. Eksperci wykazali, że włączenie tego składnika w ilości 3 gramów dziennie przez 3 tygodnie, jako dodatek do leczenia farmakologicznego, wzmocniło działanie usuwające kwas moczowy z organizmu. Na potrzeby opracowania niniejszego materiału dotarłem też do prac naukowych, które dowodzą, że uwzględnienie w jadłospisie produktów o działaniu zasadotwórczym, czyli alkalizującym, również przynosi pewne korzyści. Badacze zauważyli, że dieta o potencjale zasadotwórczym sprzyja utrzymaniu prawidłowego stężenia kwasu moczowego we krwi. W nawiązaniu do tego warto, aby w diecie znalazły się produkty takie jak woda kokosowa, dynia, marchew, jarmuż, czerwona papryka, kapusta, awokado, wiśnie, czarna porzeczka, kiwi, truskawki i pomarańcze. Tak jak obiecałem na początku filmu, teraz jeszcze ustosunkuję się do kwestii stosowania diety niskopurynowej. Otóż do niedawna uważano, że złotym standardem we wspomaganiu leczenia dyny moczonowej jest stosowanie diety o niskiej zawartości puryn, czyli związków, które po spożyciu przekształcają się w naszym organizmie do kwasu moczowego, powodując jego niekorzystny wzrost. Aby praktykować taką dietę, konieczne jest zrezygnowanie lub chociaż znaczące ograniczenie spożywania różnych gatunków mięsa, podrobów wędlin i ryb. I rzeczywiście badania dowodzą, że praktykowanie diety niskopurynowej pozwala obniżyć poziom kwasu moczowego średnio o 2 mg na decylitr, co oznacza całkiem dobry wynik. Co więcej, naukowcy dowiedli, że jej stosowanie zmniejsza częstość pojawiania się ataków dny moczanowej. Tu jednak przyznam, że nie wszyscy badacze podzielają zasadność stosowania diety niskopurynowej. Uważają oni bowiem, że w niektórych przypadkach dieta niskopurynowa może być wręcz szkodliwa, ponieważ osoby rezygnujące ze wspomnianych produktów białkowych mają tendencję do zastępowania ich np. produktami zawierającymi rafinowane, czyli oczyszczone węglowodany, co nie jest dobre dla naszego zdrowia. W mojej ocenie, praktykowanie diety niskopurynowej wcale nie jest konieczne, aby poprawić zdrowie osób zmagających się z dną moczanową. Według mnie o wiele ważniejsze jest stosowanie wskazówek, którymi podzieliłem się w dzisiejszym odcinku. Jeśli jednak ktoś z Państwa zdecyduje się na sięgnięcie pod dietę niskopurynową, to przede wszystkim powinna być ona dobrze zbilansowana przez dietetyka, ponieważ w innym przypadku, tak jak sugerują eksperci, może ona bardziej zaszkodzić niż pomóc. Tak więc, odpowiedź na zadane pytanie nie jest zero-jedynkowa. W ciężkim przebiegu choroby dieta niskoporynowa może być wskazana, natomiast istnieje ryzyko, że wpadniemy z deszczu pod rynne, jeśli miejsce wykluczonych produktów zajmą słabej jakości produkty, tak jak wspomniane węglowodany oczyszczone. Liczę na to, że tym materiałem udało mi się dostarczyć szereg wskazówek, dzięki którym wspomogą Państwo leczenie dny moczanowej i ogólnie poprawią zdrowie swoich stawów. A jeśli interesuje Państwa szerzej temat niefarmakologicznego dbania o stawy, to zachęcam do zapoznania się z filmem, który właśnie pojawił się na ekranie. Zawarłem w nim informację, co zrobić, aby zmniejszyć stan zapalny w stawach i złagodzić przebieg chorób stawów, w tym np. reumatoidalnego zapalenia stawów. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć miniaturę. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.